Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś zrobimy sobie kolejny film z kategorii walka dwóch produktów. Ostatnio robiłam walkę dwóch pudrów bananowych i był to puder Vibo oraz Makeup Revolution, więc jeśli nie widziałyście tamtego filmu, to odsyłam Was. Tutaj będziecie miały w karcie na górze bądź na dole, podlinkuję Wam w opisie. Natomiast dzisiaj zrobimy walkę dwóch podkładów. Podkładów, które mają być super trwałe, które mają zapewniać mat przez bardzo długi czas, które mają mieć wysokie krycie, a przy tym być podkładami super nawilżającymi. Czyli w zasadzie dwa bardzo identyczne podkłady i będą to podkłady z różnej półki cenowej. Jeden będzie tańszy, a drugi będzie droższy. I tym droższym będzie Makeup Atelier Paris. I to jest podkład, którego już używałam bardzo często rok temu, również w okresie jesienno-zimowym. I powiem Wam, że świetnie się u mnie sprawdzał. I muszę przyznać, że to jest jeden z cięższych podkładów, który naprawdę mi się podoba, bo ładnie leży na skórze, ale oczywiście więcej opowiem Wam w trakcie filmu. Podczas jego aplikacji bądź tuż po jego nałożeniu. I ten podkład kosztuje w drogerii Pigment, już Wam mówię, 126 zł. Czyli to będzie taka droższa wersja podkładu. I tutaj mamy 30 ml. I też przeczytam Wam to, co opisuje producent, w jaki sposób opisuje on ten podkład. To jest ultra trwały, hipoalergiczny, kryjący, trwały i nawilżający podkład. Doskonale kryje i wyrównuje kolory, zapewnia matowe wykończenie i nie zapycha porów. Jedwabiście gładka konsystencja, łatwa w aplikacji, bardzo dobre krycie. Zawiera formułę wzbogaconą ekstraktami z roślin, kompleksem nawilżającym. Działa leczniczo i przeciwzapalnie na skórę oraz jako przeciwutleniacz. Nie zawiera parabenów, substancji zapachowych. A drugim, tym tańszym podkładem będzie Catrice All Matte Shine Control Makeup All Matte Plus. I w zasadzie ten podkład ma mieć takie same właściwości, czyli ma być super trwały, ma utrzymywać mat przez długi czas i ma też bardzo dobre krycie i też być jednocześnie podkładem nawilżającym. I też Wam przeczytam, co tutaj opisuje producent. I ten podkład kosztuje 26,99 zł w drogerii Pigment i mamy również 30 ml. I mamy tutaj dostępne 4 odcienie tylko, natomiast właśnie jeśli chodzi o gamę kolorystyczną tego podkładu z Makeup Atelier Paris, to gama kolorystyczna jest tutaj bardzo szeroka i myślę, że każda z nas znajdzie swój idealny odcień dla siebie. I tutaj podkłady wpadają w żółtą tonację i to mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że ten odcień, który tutaj mam, a mam odcień ten najjaśniejszy 010 Light Beige, jest bardzo podobny w stosunku do tego odcienia, który tutaj mam. Trochę tak przeskakuje, ale na dole w razie czego będą wszystkie informacje. Odcień 2NB. I już tutaj czytam Wam opis tego Catrice. To matująca, beztłuszczowa formuła posiadająca wysokie krycie, która utrzymuje się do 18 godzin. I tutaj niżej w opisie mam jeszcze niechciany połysk jest pod kontrolą, cera jest zmatowiona, skóra odpowiednio nawilżona. Działa jak druga skóra. Jednocześnie podkład z formułą beztłuszczową zapewnia długotrwały makijaż, który tuszuje drobne niedoskonałości skóry. Odbijające światło pigmenty zapewniają jedwabiście matowe wykończenie i idealnie świeży wygląd. No dobrze, także porównamy sobie te dwa podkłady dzisiaj, zobaczymy czym one się w ogóle różnią i sprawdzimy, który na skórze zachowa się lepiej, który będzie może bardziej trwały, który będzie ładniej leżał. Oczywiście postaram się wrócić do Was po kilku godzinach, żeby wszystko sobie podsumować i no, sprawdzić faktycznie, jak ten podkład leży na twarzy po kilku godzinach. Podkład Makeup Atelier Paris będę nakładać na prawą część twarzy, a Catrice na moją lewą część twarzy. Jeśli chodzi o Makeup Atelier Paris, on ma bardzo dosyć gęstą konsystencję, spływa bardzo delikatnie, czyli wydaje się być takim dość ciężkim podkładem. Catrice wcześniej nie używałam, chciałam, żeby to były takie moje pierwsze wrażenia, natomiast ten podkład znam, ale bardzo chciałam właśnie je zestawić ze sobą, bo one są pod względem opisu producenta bardzo podobne. Więc sprawdzimy to. Zobaczcie, również jest gęsta konsystencja, bardzo podobna, natomiast już widzę, że kolor podkładu bardzo się różni. Tutaj mamy Makeup Atelier Paris jest zdecydowanie bardziej żółty, a Catrice powiedziałabym, że wpada w takie neutralne tony. Jest zdecydowanie beżowy, nawet wydaje mi się, że jest jaśniejszy i wpada, no jest bardziej neutralny. Raczej nie widzę póki co tutaj różowych tonów, więc kolor może być całkiem fajny. Na prawą część twarzy nakładam Makeup Atelier Paris i najpierw nałożę ten podkład. Mówi się o nim, że jest idealnym takim podkładem
na śluby, bo bardzo dobrze kamufluje i ładnie wychodzi na zdjęciach, to mogę przyznać jak najbardziej. Natomiast pamiętam, że on u mnie dość szybko się ścierał mimo wszystko. No dobra. Tak wygląda make-up Atelier Paris. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj mam w dalszym ciągu widoczne zaczerwienienia na twarzy, jakieś przebarwienia, a tutaj skóra jest pięknie wyrównana. Krycie dla mnie jest tutaj idealne. To jest w zasadzie jedna warstwa podkładu, która już bardzo ładnie wszystko zakrywa. No i póki co naprawdę podkład mi się podoba, bo pięknie stapia się ze skórą. I to jest jeden, tak jak powiedziałam wcześniej, z cięższych podkładów, w zasadzie chyba jedyny, który bardzo mi się podoba i podoba mi się to, jak leży na skórze, bo wygląda bardzo ładnie. Na drugą część twarzy teraz tutaj nałożę Catrice i sobie porównamy i jeszcze Wam się tutaj przybliżę i pokażę Wam, jak te podkłady wyglądają. Widzę, że też jest mocno napigmentowany, czyli chyba będzie tutaj dobrze. Kolor nieco inny, jest zdecydowanie taki jak na ręce, czyli bardziej wpada w beżowe tony, jest neutralny. Ale wydaje mi się, że Make-up Atelier Paris bardziej kryje. Mam mocniejszy pigment, bo tutaj nałożyłam w tej chwili jedną warstwę, jeszcze tutaj sobie wyrównam na czole, więc dołożę tutaj jeszcze jedną warstwę. Catrice mam mniejsze krycie, natomiast można je budować. Tam, gdzie mam Catrice, mam dwie warstwy podkładu, żeby zbudować sobie takie samo krycie jak po mojej prawej stronie. Stopień krycia bardziej podoba mi się po stronie Make-up Atelier Paris, natomiast wykończenie jest tutaj też trochę inne, bo Catrice ma bardziej takie naturalne wykończenie, jest mniej widoczny na skórze, ładniej stapia się ze skórą, natomiast Make-up Atelier Paris osiadł na skórze i jest widoczny. A szczególnie widać to na czole, tutaj gdzie mam zmarszczki i widać, że jakby Make-up Atelier Paris bardziej osiadł mi w tych zmarszczkach, jest widoczny. Natomiast tutaj w dalszym ciągu bardzo ładnie przybija struktura skóry, pomimo tego, że jest ona wyrównana podkładem. Myślę, że na kamerze widać różnicę, że tutaj mam mocniejsze krycie, a tu mam słabsze. Ale myślę, że to też będzie widoczne to, że tutaj mam bardziej naturalne wykończenie, a tutaj mam po prostu skórę jakby bardziej zamaskowaną i ten podkład jest widoczny, ale tak jak mówię, w dalszym ciągu mi się to podoba, bo nie wygląda to źle, z daleka wygląda to bardzo dobrze, z bliska, no tak jak mówię, podkład jest widoczny, ale aż tak to mi to nie przeszkadza. Makijaż już skończony, na buzi nałożyłam puder z Golden Rose, który jest transparentny, niewidoczny i nie powinien zmienić koloru mojego podkładu. Nie zmienił, ale buzia jest bardzo ładnie zmatowiona. W tej chwili tak naprawdę nie widzę różnicy pomiędzy jednym a drugim podkładem, nawet muszę przyznać, że wykończenie jest takie samo. Wszystko jakby na czole też się wyrównało, jakby nie ma tego rozróżnienia, że tu jest bardziej takie naturalne wykończenie, a tutaj, że ten podkład się bardziej osiadł na twarzy. Wydaje mi się, że tutaj kolor jest bardziej w stronę taką żółtą, a tutaj jestem bardziej neutralna. Tak mi się wydaje, tak patrząc w pogląd, delikatna różnica jest, ale tak naprawdę chyba gdybym komuś nie powiedziała, to chyba nikt by się nie zorientował. Więc na tę chwilę bardzo mi się podoba, naprawdę, bo podkład jest bardzo ładnie zmatowiony, koloryt buzi bardzo ładnie wyrównany. Wrócę do Was za parę godzin i zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod koniec dnia, a mamy godzinę 9:34, także mam sporo czasu do wieczora. Do zobaczenia. Hej, wracam do Was po kilku godzinach. W tej chwili mam godzinę 17:40, czyli minęło wystarczająco dużo czasu, żeby podsumować oba podkłady. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zachowanego matu na twarzy, bo wiecie, że jak czasami testuję jakieś podkłady, to bardzo szybko wyświecam się w strefie T. A tutaj zobaczcie. Szok.
Pewnie jest to też trochę zasługa tego pudru z Golden Rose, o którym Wam mówiłam, że on dość długo utrzymuje mat i jest naprawdę dobry. Poniekąd prawdopodobnie może być to również jego zasługa, ale podkłady wydaje mi się, że tutaj również dają radę. I to, co zauważam, to przede wszystkim podkłady, mam wrażenie, są do siebie niezwykle podobne. Możemy powiedzieć, że prawie identyczne. Otóż w taki sam sposób zebrały mi się w zmarszczkach tutaj w linii uśmiechu. W takim samym stopniu wygląda to identycznie. Ja też dzisiaj wychodziłam na zewnątrz i wielokrotnie je ściągałam i nakładałam na siebie szalik. W związku z tym podkłady starły mi się tutaj również na szyi i w zasadzie chyba w takim samym stopniu jak i po stronie Catrice, jak i po stronie Make Up Atelier Paris. Podkład starł mi się również z brody, ale to w zasadzie jest to moja wina, dlatego że tutaj ścierałam sobie palcem, dlatego że się pobrudziłam, w związku z tym podkład po prostu starł mi się mechanicznie. Starł mi się też, widzę tutaj na nosie. Na czole wszystko ładnie wygląda. Ogólnie różnica w tych podkładach jest taka, że ten z Make Up Atelier Paris jest bardziej żółty, Catrice jest bardziej taki neutralny. Make Up Atelier Paris też ma większe krycie, co mi się bardziej podoba. Tutaj z kolei musiałam nałożyć dwie warstwy podkładu z Catrice, żeby uzyskać takie samo krycie jak tutaj. W momencie, kiedy nałożyłam te dwa podkłady na swoją skórę i one nie były jeszcze przypudrowane, to Catrice miało bardziej takie naturalne wykończenie, a Make Up Atelier Paris był widoczny na skórze. Natomiast w momencie, kiedy oba podkłady przypudrowałam, to ten efekt wykończenia jakby się zrównał i oba podkłady zaczęły być na skórze po prostu widoczne. W taki sam sposób Catrice zaczął wyglądać jak Make Up Atelier Paris i w tej chwili również bardzo podobnie wyglądają. Mat na pewno jest utrzymany, ale też na pewno delikatnie widzę, że zaczynam się wyświecać na policzkach, tutaj przy skrzydełkach nosa. Na pewno bardziej świecę się tutaj na brodzie. W strefie T na czole. Myślę, że też tutaj delikatnie zaczynam się świecić, ale naprawdę w taki bardzo kontrolowany sposób. Wydaje mi się, że bardziej też się świecę i gorzej wygląda podkład po stronie Catrice tutaj na skrzydełkach nosa. Lepiej wygląda to po stronie Make Up Atelier Paris. Nie wspomniałam jeszcze o tym, w jaki sposób te produkty się u mnie na twarzy rozkładały. Rozkładały się ok, raczej nie miałam z tym problemu. Gąbeczką wszystko bardzo ładnie i równomiernie się rozłożyło. Nie jakoś tempo. Nie czułam też żadnego efektu przesuszenia czy ściągnięcia twarzy w momencie aplikacji tych podkładów. Ale też nie czułam jakiegoś specjalnego nawilżenia, o którym producenci tak naprawdę mówili. I po tych kilku godzinach też nie czuję jakiegoś efektu przesuszenia czy specjalnego nawilżenia. Wydaje mi się, że podkłady jakoś niespecjalnie wpływają na wygładzenie twarzy, ale też nie mam podkreślonych porów. Po prostu te podkłady z większej odległości wyglądają naprawdę dobrze. Z bliska też to wygląda ok, ale naprawdę jak się tak przyjrzymy, to widać, że ten podkład jest na twarzy, że wchodzi w linie mimiczne i widać, że ten podkład jest po prostu nałożony, ale też nie jest to maska, nie wygląda to sztucznie. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że w kamerze wygląda to idealnie. Gdybym miała wybrać jeden z nich, to myślę, że jednak wybrałabym Make Up Atelier Paris, dlatego, że po prostu ładniejszy kolor, który bardziej mi odpowiada i to, że ma mocniejsze krycie. Natomiast jeśli jest Wam szkoda po prostu wydanej kasy, czyli tych 130 zł na ten podkład, to myślę, że lepszą i tańszą opcją będzie właśnie ten podkład z Catrice, który no, wygląda bardzo fajnie. Kolor jest fajny, nie ciemnieje aż tak mocno, po prostu ociupinę, a wygląda na skórze naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że świetnie sprawdzi się u bardzo jasnych dziewczyn, u bladziochów. Także dajcie znać, co myślicie na temat tych podkładów. Czy macie podkład z Catrice? Jak się on u Was sprawdza? Czy również jesteście zadowolone? Czy mat jest u Was utrzymany? Jeśli macie podkład z Make Up Atelier Paris, również dajcie znać, jak on się u Was sprawdza. A może macie oba i jesteście w stanie porównać, czy one faktycznie są takie same? Dajcie znać, jak Wam się widzą te podkłady, jak według Was wypadł test. Piszcie na dole w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie spostrzeżenia, bo muszę przyznać, że w tym momencie nawet żadnej takiej kolorystycznej różnicy między tymi podkładami nie widzę. Mam wrażenie, że wyglądają naprawdę identycznie.
Nieźle trafiłam. Nie sądziłam, że po prostu trafię w produkty, które będą takie same. Chciałam produkty, które będą trwałe, ale naprawdę one mają wiele cech wspólnych, a nie sądziłam. Nie sądziłam, że te podkłady będą aż tak do siebie podobne. Także gdyby któryś z tych podkładów Was zainteresował, to oczywiście znajdziecie je w drogerii Pigment. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam Was do kciukowania, do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!